Największy sukces tej kadencji pana? Więc w tym teraz, jeżeli chodzi o sukces, bo to ja tylko rok w tej kadencji byłem, nie? Także bardzo dużo miałem sukcesów, porażek bardzo mało, brak było czasami zrozumienia, albo niektóre rzeczy się odkładały w związku z pieniędzmi na następny rok. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Największy sukces, udało się zrealizować to, o co walczyłem, o ulice, o chodniki, o inne rzeczy, których po prostu starałem się bardzo i myślę, że nie było to proste, nie było to łatwe, ale udało się. Cieszę się z tego, że to, co obiecałem społeczeństwu, dokonałem. Największy sukces tej kadencji pana? Mój osobisty sukces to utrzymanie wolnych przejazdów dla osób, które nabyły prawa kończąc 65 lat. Największy sukces pana rady jako całości w ciągu 4 lat? Trudno to wszystko przenieść na jakiekolwiek sukcesy, ale być może ostatni sukces to jest unieważnienie transakcji sprzedaży 8 bloków przy ulicy Libelta. Uważam, że to dość znaczący sukces nie tylko w skali Grudziądza, ale w skali całego kraju, dlatego że nie dopuściliśmy. Transakcje zostały w zasadzie sądownie dzisiaj unieważnione. Mamy już orzeczenie Sądu Najwyższego w Warszawie. Mamy uchwałę Sądu Najwyższego, która uznała z tych sprzedaż tych domów w ramach TBS-u za niedopuszczalne. Co najbardziej w ciągu tych 4 lat, w trakcie tych prac sesyjnych Rady Miejskiej panu utkwiło w pamięci? Jakieś takie może wydarzenie śmieszne lub tragiczne? No, wydaje mi się, że afera z panem Mizerą, że mając tyle promili obiecywał honorowe wyjście i chyba nie do końca dotrzymał słowa. Tragicznych wydarzeń chyba nie było. No, trudna to była kadencja ze względu na to, że jesteśmy opozycją i jest nieustająca walka o realizację różnych zamierzeń. No, takie poczucie niespełnienia, z tego jestem niezadowolona, że nie udało się po prostu zrobić tego, co zamierzałam, a zamierzałam jednak kilka rzeczy przeprowadzić i dokonać tutaj z samorządem. Największa porażka tej kadencji? To znaczy, jeżeli chodzi o największą porażkę, no to mówię, nieterminowe oddanie sieci tramwajowej, gdzie naprawdę utrudniło to życie mieszkańcom i z kolei po prostu, jeżeli chodzi o szpital, po prostu myślałam, że uda mi się załatwić, żeby mieszkańcy do poradni specjalistycznych nie musieli czekać tak długo. Uważam, że to jest największa porażka, jaka może spotkać radnego. Największą porażką jest remont sieci tramwajowej i w związku z tym krzywda, jaka się dzieje właścicielom sklepów wzdłuż tej linii tramwajowej. Największa porażka, no to, że wykazałam się aktywnością, złożyłam kilkanaście interpelacji, szereg wniosków i zapytań i w rezultacie poza jedną zapowiedzią obiecano częściowe oświetlenie ulicy Dębowej, niczego nie udało się zrealizować. Największy sukces pana? No wydaje mi się, że największym sukcesem to były dwie uchwały, które właśnie z mojej inicjatywy zostały zawarte, uchwalone przez Radę Miasta. Jedna dotyczyła nie przekazaniu MPGN-owi budynków na Żeromskiego Prusa, gdzie mieszkańcy obawiali się o to, że ich spotka podobny los jak poprzedników i te budynki zostaną sprzedane. Mam poczucie niespełnienia, ponieważ jestem w opozycji, w związku z tym wszystkie moje inicjatywy spełzły na niczym. Największy sukces. Tak, jest oddanie ulicy Waryńskiego, gdzie to było moim po prostu programie. Oczywiście również kartę dużej rodziny, bo to też moja inicjatywa była. I również po prostu zmniejszenie ilości krwiodawców na pobieranie krwi, gdzie z 25 na 18 litrów i ci po prostu mają bezpłatne przejazdy. Taki moment w ciągu tych 4 lat, który najbardziej utkwił pan w pamięci? Nie myślałem, że będzie tyle pracy. To było dla mnie wielkim zaskoczeniem. Niektóre problemy przerastały mnie, ale po 1,5 do 2 lat pogodziłem się z tym i zacząłem już po prostu, można powiedzieć, na bieżąco z tym pracować. Na bieżąco byłem taki obyty, nie sprawiało mi to wielkich problemów. Na dzień dzisiejszy jestem, można powiedzieć, w takim biegu, w rytmie tej pracy. To znaczy, tragiczne to może nie zupełnie. Śmieszne nieraz może tak, bo nie zawsze po prostu radni otrzymywali taką odpowiedź, jaką by oczekiwali. Więc to nieraz wiązało się z jakimiś niedomówieniami i dodatkowymi pytaniami przez radnych. No a jeżeli chodzi o tragiczne, to śmieszne, tragiczne, no
Albo coś tam utkwiło, no nie wiem, jakaś wypowiedź konkretna na przykład radnego. No, myślę, że szereg takich wypowiedzi było na tej sesji. No, trudno przywołać jakiś konkret teraz, trudno się skoncentrować, bo jesteśmy... Nie umiem. Czyli nic nie utkwiło. Znaczy nie wiem, nie umiem odpowiedzieć w tej chwili. Nie, no czyli nic nie utkwiło. Utkwiło. No raczej nie jestem w stanie wskazać konkretnej jakiejś wypowiedzi, która byłaby może zabawna albo była szczególna. No wiele spraw takich równorzędnych miałem tam, załóżmy, linia autobusowa dla pielęgniarek do szpitala, bo tam były pewne nie tego. Potrafiłem załatwić z naczelnikiem, załóżmy sam. Nie musiałem na sesji tego tematu ruszać. I wiele innych spraw związanych z drogami i tak dalej, także naprawy. Miałem bardzo szereg dużo. Nie chciałbym tu niczego wyróżniać, ale się cieszę, że chociaż przez ten rok wiele spraw dla mieszkańców mi się udało załatwić. Największa pana porażka tej kadencji? Porażka, odeszłem z Platformy Obywatelskiej. No trudno rozpatrywać coś w kategoriach porażek. Na pewno porażką należy uznać to, że nie udało mi się dotrwać w komisji rewizyjnej jako przewodniczący do końca kadencji. Ja to może nie do porażek, ale do zadań, które jeszcze nie dokończyłam, uważam makietę Staruszyn Zamkowej. Mieszkańcy zaczęli zbierać materiały. Na razie nie ma funduszy po prostu w budżecie miejskim, ale myślę, że w kolejnej kadencji, jeżeli nie ja, to inni radni to dzieło dokończą do końca i myślę, że to, o co walczyłam przez 4 lata, będzie miało miejsce. Największa porażka albo coś, co nie udało się zrobić w tej kadencji? No myślę, że największą porażką o aktualnej kadencji to jest stan dzisiejszy Solanek. Do jakiego stanu doprowadzono grudziądzkie Solanki? To, że nie wykorzystano je przez prawie dwie kadencje obecnego prezydenta, uważam to za wielki skandal i no, za straszny mankament w ogóle w mieście Grudziądzu, że dzisiaj ten potencjał nie jest wykorzystany dla dobra miasta.